Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica Online na serwerze Axyl MMORPG. Na samym początku tego odcinka idziemy porozmawiać z Vernorem, ponieważ sprawdziliśmy już ten teleport i działa oczywiście w odpowiedni sposób i po prostu wystarczy teraz go poinformować, że z niego skorzystaliśmy i odebrać nagrodę. Ona nie będzie dość jakaś tam duża, 500 sztuk złota, 200 expa i 3 jakieś mikstury, bo ona po prostu była dosłownie na samym początku. Na samym właśnie początku naszej rozgrywki, także odbierzmy sobie to. Wróciłem, ta wyspa jest naprawdę duża. Spotkałem tam twoich znajomych. To wspaniała wiadomość, chłopcze. Proszę, przyjmij te mikstury w moją wdzięczność oraz ten mieszek ze złotem. Obecnie jestem zajęty. Porozmawiaj z innymi, z pewnością znajdziesz jakieś zajęcie. Okej, i jeszcze też dostaliśmy prastarą wiedzę. Ale... to chyba oddało mi nie ten quest, tylko quest z wyzwaniem, to znaczy pergamin wyzwanie. To nie to, ale w sumie tak, wykonaliśmy to, bo mieliśmy odpowiednią ilość magicznych diamentów oraz odłamków. I chyba jeszcze były potrzebne posążki Inosa. Po 50 magicznego diamentu i odłamku i właśnie 5 chyba posążków Inosa, czy tam 3 i od razu właśnie to nam oddało zamiast tego questa. Ale to spoko, bo też chciałem właśnie to zrobić. Przy niejakim Dante, jeden z najemników pilnował kamiennego kręgu, wyglądał jak portal. Nadal działa? Działa i ma się dobrze. Możesz się tam dostać na pobliską wyspę, znajdziesz tam mały obóz ludzi. Dobrze będzie, jeśli rozejrzysz się po tamtejszej okolicy. Mało tego, jeżeli skręcisz w lewo, po wyjściu z naszej osady natrafisz na kolejny teleport. Prowadzi on do miasta Walendor, położonego niedaleko stąd. Teleporty to wygodniejsze środki transportu niż statki, tylko że mi chodziło... o te zadanie. Czekajcie, które to jest, kurde, żebym mu te zadanie oddał? No co do portalu, no przecież to jest właśnie to, które... aha, jakby mi chyba dwa zadania się od razu jednocześnie oddały? Na to by wychodziło? No bo nie mam tego zadania porozmawiać z Vernorem. Jednocześnie mi pergamin wyzwania zniknął i jednocześnie właśnie zadanie z teleportem. Okej, trochę się pogubiłem właśnie przez to, ale dobra. Jest wykonane, czyli najważniejsze. Jest jakaś tam nagroda, czyli spoko. Następnie jeszcze powinniśmy porozmawiać z Ramurem. Tutaj za samą rozmowę za dużo nie dostaniemy, ale co on tam od nas chce, zobaczymy. To jest ten gościu, u którego też można wytwarzać pasy. Czego chcesz? Alchemik kazał przekazać, że niedługo będziesz mógł odebrać swoje mikstury. To dobrze, chcesz coś jeszcze? Widzę, że nosisz ciekawy pas. Skąd mogę taki zdobyć? Staroć? Zajmuję się wytwarzaniem pasów na zlecenie. Wystarczy, jak przyniesiesz mi odpowiednie składniki, a mogę dla ciebie taki wykonać. Chociaż z tego co widzę, nie poradziłbyś sobie ze zdobyciem wszystkich potrzebnych materiałów. Jeżeli zrobisz coś dla mnie, będę mógł ci oddać mój stary pas. Co takiego mam dla ciebie zrobić? Potrzebuję 2 sztuki magicznej rudy, 8 pazurów i 5 łojów kretoszczura. Poradzisz sobie? Długo wrócę. Czy ja mam to wszystko akurat przy sobie? Jeżeli mam łój kretoszczura, to chyba to raczej będzie ok, bo wszystko raczej poza tym mamy. Mam wszystko, co prosiłeś. Dać mi ten pas? Tak, trzymaj, mi już tak nie będzie potrzebny. Weź jeszcze tę runę, tylko mi zalega, a być może to by się przyda. Podczas gry będziesz mógł zdobyć na wiele sposobów runy teleportacyjne, umożliwiając szybkie poruszanie się po mapie. Z tego co słyszałem, Joe ma jakieś problemy z aligatorem. Udaj się do niego, podobno sporo płaci. Jaką runę dostaliśmy? Dziwna sprawa. Nie wiem, było wspomniane w ogóle o teleportacji? Jaką runę dostaliśmy? Przecież my żadnej runy nie dostaliśmy następnej, bo my mamy tą ze startu, nie? Jaka inna runa by mogła być tutaj? Dobra, trochę nie rozumiem, ale... okej, lekka sakiewka razy 3, czyli 15 koła złota, a nie 15, po 7 wpadło, było w sumie napisane, że po 5. Dobra, mniejsza. Stary skórzany pas i właśnie on daje no, nam tylko 5 obrony na starcie, ale my możemy sobie go przerobić czy ulepszać, a nie, można go ulepszać. Tak, można go ulepszać. Nie, nie będę tego robił u Kowala, tylko po prostu podgląd chcę jakby odpalić. Nie może być ulepszony? Jak to jest? Może ten pierwszy nie jest do ulepszenia? A ten z tabliczki? No w sumie to bez różnicy. Bo wiem, że je chyba się ulepszało. No dobra, nic, no po prostu niech będzie. Możemy do niego w sumie bonusy dodać, nie? I możemy to zrobić od razu tak naprawdę. Obrażenia 10, życie... Sobie i tak zmienimy. Bo słabe te bonusy weszły i trzeba będzie te EQ też ogarnąć właśnie... z tymi bonusami i tak dalej. To w tym odcinku mam zamiar zrobić. Dobra, na razie to zostawmy na potwory i obrażenia. Bo później będę chciał się zająć tym ekwipunkiem. Na razie sobie dokończmy te zadania. Ja pierdzielę. Zaraz będzie 12 poziom. Lista znowu jest konkretna. Okej, czyli po kolei. Pójdźmy do myśliwego, ponieważ ma już dla nas następne zadanie. Wysłałem ostatnio chłopaków na łowę, aby przynieśli tuzin skór wilka. Niestety żaden nie wróci, a okoliczni wieśniacy mają z nimi problemy. Rozumiem, że mam się nimi zająć? Sprytny jesteś. Pokonać 70 młodych wilków. Łatwizna. I następny quest na 13 poziom. My tutaj jeszcze nie zdążyliśmy zrobić tych poprzednich questów z goblinami. I jeszcze z czymś tam, także po kolei sobie to będziemy robić. No i w sumie tak. Nagen. Joe to wiem, że tutaj jest. Nagen nie pamiętam. Gdzie był Nagen? Sekunda, o, tu jest. W tej chacie sobie siedzi. Okej, poczekaj, tak? Skoro już tu jesteś, zrobiłbyś coś dla mnie? Co takiego? Oczekuję paczki ziół od naszego ogrodnika. Przynieś mi ją, odrzucę ci parę złotych monet za fatygę. Dobra, zaraz wrócę. Aha, a tylko do ogrodnika iść po prostu? Chyba, że będziemy musieli zbierać jeszcze te zielska też. Jesteś ogrodnikiem? Tak, o co chodzi? Przyszedłem po odbiór przesyłki dla Nagena. A, tak. Pewnie się niecierpliwi. Wszystko przez te cholerne gobliny. Masz z nimi jakiś problem? Oczywiście, nie daj mi w spokoju zbierać roślin. Pozbądź się ich, a dostaniesz paczkę dla Nagena. No dobra, zrobię to. W sumie spoko. Ponieważ tutaj mamy jeszcze też inne jakieś zadanie właśnie z goblinami, tylko że w sumie z tymi zwykłymi, ale nie, też jest tutaj z goblińskimi jeźdźcami, także jakby dwa zadania naraz sobie wykonamy, ok, czyli w ten sposób. Joe. Porozmawiamy również od razu z Joe. Weźmy te questy, odpalmy. Ramur mówił... Nie interesuje mnie, co mówił Ramur. Czego chcesz? Podobno potrzebujesz pomocy z aligatorem. To prawda, ale ty nie jesteś jeszcze gotowy. Mam dla ciebie inne zajęcie. W takim razie, jak mogę pomóc? Udasz się do Ottona i dowiesz się, czy ma już tę paczkę klejnotów, o którą go prosiłem. No nie patrz tak, tylko się rusz. Otton. Gdzie on był? Chyba to był gościu, który jest dość niedaleko kopalni, przez którą możemy wejść na pierwszą wyprawę. Skoro coś nam wspomniał o tych klejnotach, to chyba tak. Vernor. Czyli dwa zadania mamy od tego maga. Witaj, ojcze. Ojcze Pio. Czy mogę ci jakoś pomóc? Właściwie to tak, możesz. Planuję przeprowadzić badania dotyczące starożytnych inskrypcji. Z tego co wiem, Sorento miał już do czynienia z kamiennymi tablicami. Udaj się do Sorento i poproś go notatki, dzięki nim uszczuplę poszukiwania. Czyli te kamienne posągi interesują wszystkich magów. Dobrze wiedzieć, niedługo wrócę. I drugie zadanie. Interesuję się posążkami Inosa, przynieś mi 10 sztuk, podzielę się z tą moimi magicznymi przedmiotami. Dobra, zaraz wrócę. Ja pierdzielę. Nelson i kolekcjoner. Tutaj chyba kolekcjonera nie będzie. A Nelson to był ten przy kopalni, jeżeli dobrze pamiętam. Kurde, ile my czasu w ogóle na odebranie tych questów bierzemy. Znaczy, przeznaczamy. Tak, dobrze pamiętam? Tak. Co słychać? Witaj, awanturniku, mamy mały problem. Co to za problem? Czyżby znowu nie wyrobiliście się na czas z dostawą rudy? Skąd wiedziałeś? Miałem takie dziwne przeczucie. No dobra, pomogę wam. Ile wam brakuje? 200 bryłek. Wcale nie tak dużo. Wy się w ogóle stąd ruszacie? Chyba powinienem poinformować Joe o waszej niesubordynacji. Nie rób tego, proszę. Pomóż nam, a zdradzę ci tajniki górnictwa. Nie pożałuję. Nie pożałujesz, obiecuję. Niech ci będzie. Liczę, że dotrzymasz słowa, niedługo wrócę. Dostaniemy za to dwa do siły wydobycia. 10 tysięcy expa i 1000 sztuk złota. To od razu możemy zrobić. Oto bryłki rudy. To z twoją obietnicą. Bardzo ci dziękuję. Oczywiście dotrzymam swojego słowa. Zacznij kopać od góry do dołu, uderzaj mocno i pewnie pocisz trochę, zobaczysz jakie to proste. Dzięki za radę. Następnym razem wyrabiajcie się na czas, bo raczej prędko tu nie wrócę. Okej, fajnie, bo od razu sobie to zrobiliśmy. Odbierzmy jeszcze zadanie od rybaka. W ogóle fajna sprawa z tymi koszami, jeszcze raz no mówię, kosz z rybami, kosz tam z zielskami. Można naprawdę, no teraz akurat jeden karać poleci, ale można naprawdę sobie w fajny sposób też je zebrać. Ej chłopcze, tak? Nie szukasz może zajęcia? Możliwe, o co chodzi? Ja dostałem zamówienie na 3 tuziny karasi i obawiam się, że braknie mi czasu. Dostarcz mi chociaż 10 karasi, a na pewno się odwdzięczę. Co ty na to? Spoko, nie ma problemu, ile ich mamy? Gdzie je mam? 9 karasi, kurde, dobra, to już weźmy, wyłówmy je. Chociaż tu jest w sumie kosz z rybami kolejny, może się uda karasia akurat. Schował się ten kosz trochę za tym najemnikiem. Od razu byśmy, wiecie, sobie tak to oddali te zadanie, co nie? Karaś 2 razy i mandaryna 3 razy, elegancka. A dostaniemy co w ogóle za to? Gdzie to zadanie? 2 szanse, to znaczy 2 punkty do szansy na pomyślny połów, kamień ogniskujący, 2 klucze do starej kopalni, okej, fajna nagroda. Starą kopalnię niebawem będziemy sobie robić, oto karasie. Dziękuję chłopcze, jestem ci dozgonnie wdzięczny. Drobiazg. Łowienie ryb to jednak całkiem miłe zajęcie. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Oczywiście. Podzielę się z tobą swoją wiedzą. Najważniejsza jest cierpliwość i spokój. Gdy złapiesz rybę, zwijaj jej żyłkę powoli, aby jej nie stracić. Dzięki, to przydatna rada, bywaj rybaku. Dobra, i wiecie co? Idziemy trochę pobić potworów, bo wszystko wzięliśmy, prócz kolekcjonera. No trzeba będzie też pójść do niego, ale... Kretoszczury. Na samym początku zacznijmy od kretoszczurów. To będzie szybka akcja oczywiście. Powinniśmy je mieć na hita, także... Pójdzie szybko. Następnie będzie trzeba dokończyć sprawę również ze ścierwojadami, bo też tam mamy... ścierwojady do wybicia i tych w sumie goblińskich jeźdźców również. O, w sumie te dzikie kretoszczury również trzeba wybić, także elegancko. 2 zadania jednocześnie sobie będziemy robić. No i na koniec sobie gobliny zostawimy, wiecie, tak jak polowania jakby były na ten niższy poziom, no to wiadomo, że najpierw kretoszczury, później, chociaż w sumie te gobliny na ścierwojadach, dobra, mniejsza, ale na koniec sobie po prostu te gobliny zostawimy w jaskini, bo tam też ogólnie tych elitarnych goblinów będzie chyba 2, trzeba też sprzątnąć. Także od razu sobie 3 te polowania jakby zrobimy, nie? No zaraz też ten poziom wleci i znowu będziemy mieli kolejne polowanie, także spoko. Dobra, dziki kretoszczur to już mamy z głowy. Zwykłe teraz kretoszczury jeszcze. No szybko to idzie, zobaczcie, już 14 nam zostało, także spoko. Tu już się zrespiły. Elegancko. Coś mam powiedzieć, że już zapomniałem. No nic, może mi się przypomni. W sumie. No na pewno mi się przypomni. No dobra. Mniejsza. Dobra, kończymy w sumie już to praktycznie. Tam są same dzikie. Dobra, jest zwykły, okej. Kamień skrzeszenia, chusta plus 5, skrzynia zadań, skrzynia mikstur i tak dalej. Fajnie, fajnie, możemy sobie skrzynię mikstur otworzyć, wow. Siły, zręczności, obrony, szybkości ruchu, życia. Fajnie. Też ostatnio dostaliśmy miksturę ataku. Te mikstury jakby są od 10 poziomu, je na razie możemy sobie zachować, myślę, chociaż na szybkość ruchu możemy jedną odpalić. Na razie żadna raczej tak zbytnio nie jest potrzebna w sumie, żeby teraz jej użyć, nie? Dobra, to mamy. Tutaj było jeszcze z tymi ścierwojadami. Zwykłe, dorosłe to znaczy i... jeźdźcy. No dobra, tu w sumie też będzie szybka akcja, bo... jednak ścierwojadów mamy tu więcej niż kretoszczurów. Cała taka duża polana, także myślę, że to będzie... szybka też akcja. No niby też goblinów mamy więcej do wybicia tamtej jaskini, tam chyba 60 czy 70, ale co to w sumie za ilość, nie? 2 minuty można takie coś zrobić, szczególnie jakbyśmy mieli jeszcze te gobliny też na hita. W sumie myślę, że na hita będą, nie? Także sama przyjemność. O, jeszcze nam się tutaj boss zrespił za plecami. Także fajnie, fajnie. Pójdziemy trochę właśnie te EQ trochę ogarnąć, jakieś bonusy właśnie włożyć. Ale tylko właśnie dokończmy sobie te zadanie i może te z goblinami ogarniemy i wtedy. Bo przedtem właśnie chciałem też jakby ulepszyć coś, ale tu na przykład z jednego questa dostałem tą chustę +5, więc po prostu tak przykładowo, nie? Jakbym sobie ulepszał i bym miał dostać taką samą chustę, powiedzmy, no to trochę bez sensu, żebym miał specjalnie kupować i ulepszać, jak właśnie no z questa ją dostaję, co nie? I będę musiał po prostu zerknąć, czy też innych jakichś przedmiotów do EQ nie dostanę. Jakby... żeby nie było, że ulepsza, a zaraz dostanę identyczny przedmiot z questa. Dobra, jak to wygląda tutaj? Jeszcze 18 jeźdźców. W sumie do tego zadania drugiego też. No dobra, to już zróbmy to też. 14, 13, dobra. Tu jest trochę ich więcej, znaczy więcej, no mniej jednak. Niż tych zwykłych ogólnie ścierwojadów. Po tamtej stronie też ich za dużo nie ma. Możemy w sumie poczekać. Szybko się raczej zrespią. Oj, w sumie też fajnie, bo pióra nam wlecą. A będzie trzeba zacząć też robić ognika. Bo z ognika dostajemy też bonusy na stałe. Tam po prostu oddajemy jakieś przedmioty w jakiejś tam danej ilości i dostajemy bonusy na stałe. To właściwie lubiałem to bardzo robić. Wiadomo, jak już później te takie itemy są potrzebne, które ciężko zdobyć czy coś, no to tam wiadomo, że jednak trochę czasu na to będzie trzeba więcej poświęcić, ale szczególnie na te początkowe to tam myślę, że będzie spoko. Dobra, ile jeszcze tego, bo to już chyba końcowa. 5, 4. Idealny raz będzie. Czy zabraknie mi jakiś? Dobra, idealnie. I będzie można tak, z ogrodnikiem od razu. I w sumie tego Ottona sprawdziłbym, czy to jest faktycznie ten chłop, o którym myślę. No tutaj chyba stał, czy dalej? Tak, to jest ten, dobra. Ty jesteś Otton? Może tak, może nie. Czego chcesz? Przysyła mnie Joe, podobno miałeś dla niego jakąś paczkę z klejnotami. Cholera, wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Słuchaj, możemy się dogadać, ty pomożesz mi, ja pomogę tobie. Co masz na myśli? Klejnoty, które chciał Joe, przegrałem je w karczmie. Jak przegrałeś? Obstawiałeś nie swoje rzeczy? To nie tak, to był po prostu pewniaczek. Zrobimy tak, te klejnoty, które chciał Joe, są bardzo podobne do tych, które można znaleźć wśród goblinów. I pewnie chcesz, żebym je dla ciebie zdobył. Dokładnie tak. Ale słuchaj, dam ci tę magiczną miksturę i kamienną tablicę. To zdecydowanie za mało, chyba będziesz musiał poradzić sobie sam. Dorzucę jeszcze ekstra 10 mikstur leczniczych. Na nich stracę ile tych klejnotów? Pół tuzina. Umowa stoi? No niech będzie. I co mam je przekazać, Joe? Tak, zrób tak i wróć do mnie, jak to załatwisz. Okej, tylko nie próbuj zwiać. 6 klejnotów. Ile mam ich aktualnie? 1. No tak, no bo w sumie dużo na badacza poszło. Także spoko. Ej, prawym wszystkie myszki też można było zbierać te zioła chyba, tak? Tak. Ja te Z naciskałem. Myślę, że myszką jest wygodniej. Dobra, ale po kolei. Najpierw pójdźmy, oddajmy te questy, które możemy. Czyli do ogrodnika. Zrobione, co z paczką? Dzięki, oto paczka. I teraz za to dostaniemy kolejną tablicę. Na skrzynię zadań, jakaś tam delikatna ilość expa i złota. Oto paczka ziół. Dzięki, bardzo mi pomogłeś, weź to jako nagrodę, okej. Jest dobrze, posążki nosa to na razie nie, porozmawiać z alchemikiem, ale to w sumie o tego naszego alchemika chodzi, w sensie z tej wioski. Bo on nam miał dać tą recepturę. Więc idziemy ją odebrać, bo właśnie on kazał nam wybić tam trochę tych ścierwojadów i będziemy mieli tą recepturę dla Hildy i to będzie zadanie też zaliczone elegancko. Słyszysz? Jaka cudowna cisza. Trzymaj, zasłużyłeś na nagrodę. Weź również tę recepturę, dostarcz ją Hildzie. Dzięki, tak zrobię. I za to też, o, w sumie wzmocnienie dostaniemy bogów i błogosławieństwo. Fajnie, no i kolejną też tablicę, kamienną tablicę, jedynkę, okej. No już tak Coraz ciekawsze te nagrody są, nie? Mam recepturę, o którą prosiłaś. Trochę mi to zajęło, bo alchemik nie był skory do pomocy, ale w końcu się nagadaliśmy. Bardzo ci dziękuję, młody człowieku. Jestem naprawdę uradowana z twojej pomocy. Proszę, weź to jako moją wdzięczność, z pewnością ci się przyda. Będzie mi jeszcze potrzebna twoja pomoc. Okazuje się, że brakuje mi też ziół, ale nie mam już siły dziś, by je zbierać. Przynieś mi proszę 20 roślin leczniczych i 8 serafisów, wtedy będę mogła przygotować mikstur dla naszych kopaczy. Czy ja mam to przy sobie, taką ilość? Roślina lecznicza spoko, serafis również spoko. Dobra, to dostaniemy w ogóle za to. Kolejne wzmocnienia, fajnie, chociaż bardziej był chyba, myślę, że błogosławieństwa wolał. No i jakieś mikstury, dobra. Oto zioła. Dzięki ci. Poczekaj chwilę, zaraz przygotuję wszystko co potrzeba. To tak właściwie, jak długo się tym zajmujesz? Roślinnością interesuję się od kiedy byłam małą dziewczynką. Moja świętej pamięci babcia nauczyła mnie wielu ciekawych sztuczek. Tam skąd pochodzę była jedyną, która leczyła rannych mieszkańców osady. Zawsze z rana zabierała mnie na spacer do lasu, aby zbierać różne zioła. Tak czy inaczej, weź te mikstury i dostarcz je rannym kopaczom. Powinni znajdować się w okolicy starej kopalni. Wróć do mnie, gdy załatwisz sprawy, nagrodzę ci twoją pomoc. A to jeszcze jakby ten quest trwa. I tej końcowej jakby nagrody jeszcze nie dostaliśmy. No ale no dobra. Więc idziemy to zrobić. Żeby mieć to od razu z głowy. I w sumie też no dobrze się tutaj okaże, bo jak po prostu będziemy te klejnoty zdobywać, no to tam przy okazji te gobliny będziemy wybijać, no i też jednocześnie tam te 3 questy będziemy jakby robić, nie? Tam mamy 2 questy na wybicie goblinów samych. No i trzeci to jest jakby z tym, żeby te klejnoty zdobyć. Chyba było do tego drugiego, tak? Proszę, wypij to. Dzięki, stary. Dobra. I teraz do tego. Nie wiem, czemu jest taka kolejność, ale okej. Dzięki, ratujesz mi życie. Okej, i teraz wracamy. I teraz dostaniemy już jakby końcową nagrodę. 10 zmianek. Bonusów, 3 bilety na loterię, zaraz sobie też zakręcimy, 3 skrzyni zadań. Dobra, spoko. Jest okej. No już coraz większe te doświadczenie i złoto również nam wpada, nie? Nie musisz już się martwić o kopaczy. Swoją drogą i tak nie wyglądali źle. Widać, że to zaprawieni goście. Zaprawieni czy nie potrzebowali pomocy, dziękuję ci. Proszę, weź te rzeczy jako podziękowanie. To już wszystko? No właściwie jest jeszcze jedna bardzo mała prośba. Nigdy nie jest bardzo mała, ale mów. Jak ci mogę pomóc? Zajmuję się również ozdobnymi wisiorami, którym bardzo uwielbiają kobiety. Jeden z miejscowych najemników poprosił mnie o wykonanie takiego. Podzielę się z tobą wynagrodzeniem, jeżeli dostarczysz mi 4 klejnoty, które mają przy sobie gobliny, 3 łojek letoszczura oraz 12 serafisów. Łojów użyję do wypolerowania naszyjnika i klejnotów, a z serafisów zrobię piękny wieniec. W zasadzie rzeczywiście jest to łatwizna. No dobra, zrobię to dla ciebie, niedługo wrócę. Czyli kolejne zadanie, które wymaga klejnotów. No dobra. No i w sumie też będę musiał te łoje kretoszczura, bo nie mam chyba już, nie? Tam oddaliśmy ostatnio 5. A nie, mam to jeszcze. No tu mamy jeszcze przecież też właśnie dzienny quest u niej. Daily, Hilda, ale jaja. Właśnie, na 10. poziom. Ogólnie jest bardzo warto je wykonywać, te dzienne questy. Nie wiem ile tych jaj jest potrzebnych, ale mam 10. Ciekawe czy będę w stanie to ogarnąć od razu. Co się stało? Chciałem wypróbować nowy przepis, gotowane jaja ścierwojada z majonezem. To jest pewien problem. Czegoś ci brakuje? Jeżeli dostarczyłbyś mi jaja ścierwojada, byłabym ci dozgonnie wdzięczna. Postaram ci się pomóc. Okej, ile ona chce tego? 2 tylko, spoko. I tu dostajemy jakby medale odwagi. Pamiętam chyba, że odpowiednią ilość tych medali odwagi możemy sobie później na coś fajnego wymieniać, nie? Także... spoko, będzie można sobie to na razie robić, myślę, bo chyba na nic innego te jaja nie są nam potrzebne, no chyba w sumie, że na ulepszanie. No dobra, to zobaczymy, na razie to oczywiście zróbmy. Dokładnie o nie mi chodziło, dzięki, a ta sakiewka to ile nam złota da? 5. Otworzyłem sakiewkę, której powinno być 5000, dostajemy 7 i jeszcze z tej sakiewki dostaliśmy kolejną sakiewkę, w której też powinno być 5 i dostajemy 7. Chyba tutaj po prostu wartość zmienili, a opisu zapomnieli. No i to jest właśnie to, cenny przedmiot, który otrzymaje w zamian za pomaganie mieszkańcom świata Axyl. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości może je wymienić na cenne nagrody w sklepie u bogacza Sengrada w mieście Walendor oraz kwatermistrza zakonu w Arkendarze. Przedmiot nie jest zdatny do handlu. No właśnie, czyli takie coś można jakby tam zdobywać dzięki tym zadaniom, nie? Dziennym. Skrzynia jeszcze, kamień ogniskujący. Nie wiem w sumie czemu on się nie łączy. To jest identyczne. Raczej. Ja bym przesunął. Nie, to się nie łączy. 45-45. Czas trwania godzina. I tutaj się nic raczej nie różni. Nie wiem, choć może... Też w sumie jedno i drugie z questu dostaliśmy. No nic, dobra. Mandarynę tutaj. Co teraz? Chciałem zrobić myśliwy, w sumie od razu ma już teraz następny quest. Także odbierzmy. Odszukaj alfa wilka. Tylko uważaj, jest on dużo silniejszy od pozostałych. Miałem już z jednym do czynienia, poradzę sobie. Następny quest będzie od 15 poziomu. Czemu nasza postać kłamie? Nie mieliśmy jeszcze z nim do czynienia, w sensie nie walczyliśmy z nim. No raz nas gonił chyba, ale... To nie znaczy, żebyśmy go wtedy pokonali. Dobra. Jeszcze z tym ekwipunkiem coś by trzeba było trochę ogarnąć. Póki mamy te dodania i zmianki, nie? Oczywiście, jeżeli chodzi o pas... Na razie, dobra, to zostawmy łuk. Czemu mi się to przenosi na pierwszą stronę od razu? Muszę tutaj... No dobra, nic, mniejsza. Wzmocnienia, mam nadzieję, że wystarczą. 3 maksymalnie, dobra, i co byśmy tu w łuku mogli sobie zrobić? Na potwory chyba, nie? I... Dominacja? Tak, chyba tak. Nie chcę też właśnie dużo tak zmianek tych tracić, bo chcę po prostu jakby... Cały ekwipunek sobie zrobić, nie? Decyzja to nie, zręczność też nie, dominacja 8, potwory 5, to słabo. Dominacja 8. Potwory 10. Dominacja 8, potwory 8, dobra, na razie to zostawmy, zobaczymy jak to później będzie z tym, a ten pierścień nie mogę. Kurde, znowu to się do pierwszej zakładki przynosi, mogę. Nie wiem czy w pierścienku nie była kleptomancja. Obrażenia 20. Tak, jest kleptomancja. Ona to zwiększa nam drop jakby, nie? Także dobrze było ją mieć po prostu. Tym bardziej jak jakieś klejnoty czy jakieś inne rzeczy właśnie będziemy mogli dropić. Dobra, na razie tej kleptomancji 12. Całą kleptomancję zostawmy. A ten amulet startowy? Też możemy. No dobra, weźmy, dodajmy te bonusy. Zawsze myślałem po prostu, że w jakichś przedmiotach, które są na ileś tam dni, że nie można jakby ich tam bonować, nie? Tu też kleptomancja wchodzi. Dobrze by było też sobie zostawić ją na maksa. Jeżeli wskoczy. Na razie to sobie tak ręcznie zmieniamy, bo to nie ma sensu tutaj ustawiać automatu. Przy takiej ilości zmianek i też no niekoniecznie... Maksymalne te bonusy zawsze nam tutaj, wiecie, zdążą się trafić przy takiej ilości. Kurde, już 29 zmianek. Dobra, na razie 9 tej kleptomancji zostawmy, to znaczy 8. Sygnet nowicjusza, a to mogę? Nie, tego nie można. A nie, bo to jest zmianką. Ale nie, tego nie można. Na początku zmiankę naciskałem. Czyli te przedmioty, które jakby nie których jakby na razie nie można chyba ulepszać, to sobie mamy wybonowane. Moglibyśmy zobaczyć właśnie... O, ubranie cienia mamy, to już jest na 8 poziom, czyli... by się przydało. Na wyższy poziom tu nie widzę żadnego ubrania jak na razie, ale wątpię, żebyśmy chyba... byli jakby na to... gotowi już. Myślę, że chyba tam jakiś 17 czy 18 poziom. Na następne ubranie. Dobra, no tutaj... Na razie 100% jest. Już jest 90, no i pióro pazury. Dobra, mamy trochę tego, także... No serio, 90%. Ja wiem, że u Kowala się nie ulepsza praktycznie, ale no 90% no to... Bez przesady, nie? No nic, no. 90% to 90%, a nie 100. Ale to spoko. Dużo nie straciliśmy. Także dobra, ulepszamy na razie. Nie wiem ile tam plus ile to zostawi, zobaczymy. Dobra, plus 4. Na plus 5 to samo w sumie, ale 70%. Na plus 6. Dobra, zrobiliśmy na plus 6. Na razie niech to tak zostanie. Tabliczką mamy w sumie 8. To nam niby jeden cofnie, 50%. No ale tam 6 obrony, to nawet chyba nie wiem, czy to będzie jakaś tam spora różnica teraz. Na razie to myślę, że ważniejsze będą bonusy. No i dobra, co byśmy tutaj mogli? Tutaj też kleptomancja wchodziła? Chyba nie. Nieugiętość 8, co to była nieugiętość? Nieugiętość, inaczej, odporność na ataki fizyczne, każde 10 punktów równa się 1%, no też spoko. Obrażenia, punkty życia. Trzeba uważać, bo mamy mało zmianek. Obrażenia są spoko, nie? Ale same obrażenia to też słabo z jednej strony. Coś innego by jeszcze mogło wejść dodatkowo, ale już kończą nam się zmianki. No nic, tak to musimy zostawić. 5 obrażeń, 150 życia. No na razie niech to tak będzie. Możemy również tą chustę spróbować ulepszyć. Ulepszanie przedmiotów, to chciałem. W sumie jedną mamy plus 5 właśnie tą z questa. Z jednej strony szkoda marnować... Dobra, próbujmy. Okej, udało się. I w sumie dodajmy te bonusy. Tutaj za bardzo, za dużo nie zmienimy nic, nie? No nic, spróbujmy raz pokręcić. Dobra, nic takiego. Precyzja 8, 2, determinacja, obrażenia 12. Nic maksymalnego z bonusu jakby nie wpadło. To będzie można sprzedać. Dobra, czyli w sumie... Okej, buty nam jeszcze zostały. Plus 0, wszystkie ta, plus 0. No to na razie spróbujmy tak ulepszyć tyle, ile tam będzie. One są w sumie spoko, bo tam tą szybkość ruchu też dostajemy. No i trochę na te posągi, także no wiecie. Dobra, próbujmy tu na 6. No nic, nie udało się. Ale spróbujmy do 6 może dobić, nie? 5. No my to możemy z tabliczki spróbować, nic się nie stanie. Nie są jakieś tam drogie mega, tak mi się wydaje. To są te zwykłe. Tak? To są te zwykłe? Czy jakieś lepsze używam? Tak, to są te chyba najzwyklejsze. No i w sumie bonusy możemy dodać, a zmianki jak będziemy mieli, no to tam coś tam ogarniemy z tym, nie? No dobra, jeżeli chodzi o ten ekwipunek, to na razie tak to zostanie, nic więcej tu nie zrobimy. Zbytnio. Najważniejsze te bonusy też są w sumie, nie? Można posprzedawać. A i tarczy jeszcze nie mam. Dobra, to zaczekajcie, jeszcze spróbujemy sobie tarczę ulepszyć, bo tarczę ominąłem. To możemy sprzedać, te ubrania również. No tam mało kasy, chociaż nawet nie wiem, czy to wpada w ogóle ta kasa. Ulepszenie przedmiotów. No to 4 chyba mamy, plus 3. Tak. Dobra, plus 5. Nie powiodło się. Okej, jest plus 5. Czegoś mi brakuje? No za szybko klikałem, czy co? Czekajcie. A, to za szybko coś tam poklikałem chyba i się zepsuło. A na 7? Podobne w sumie tam. To, a, tu już regenerację w ogóle życia daje. A, no tak, pamiętam właśnie już jakby przeskok z 6 na 7 już jakiś tam jest konkretniejszy, nie? Jeżeli chodzi o ulepszanie. No i tutaj właśnie to w sumie widzimy. Moglibyśmy w sumie spróbować tak jedną tabliczkę, nie? Co tam się nic nie stanie. No nie powiodło się, no. Lipa. A na 6? U Kowala? Dobra, już nie kombinujmy. Na razie to tak zostawmy. Chociaż bonusy niby możemy włożyć. Te dodania też nam się już kończą. No i jak będziemy mieli zmianek trochę, to sobie coś tam wiecie. Kurde, jeszcze trzeci mi nie wszedł. To coś tam sobie pokręcimy tych bonusów. A jeszcze miałem, bo mamy 5 biletów na loterię, możemy sobie 5 razy pokręcić. Seledynowa perła, magiczna ruda, kamienna tablica 1. O, zobaczcie, zwróciły nam się. Mikstura doświadczenia oraz... Kamienna tablica znowu 1. Dobra. Na tym sobie to możemy zakończyć. Także trzymajcie się, do kolejnego, cześć.